To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku o Annie Walentynowicz, jakiej nie znaliśmy, sięgamy do archiwum Radia Książki i przypominamy rozmowę z autorami biografii legendarnej działaczki Solidarności. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu w pierwszą niedzielę 2021 roku. Tym, którzy wciąż się dobudzają, przypominam, jest 3 stycznia. W biografii Anny Walentynowicz reporterzy szukali odpowiedzi na trudne pytania. Reporterzy to Dorota Karaś i Marek Sterlingow. Dlaczego bohaterka Solidarności ukrywała swoje pochodzenie i na długie lata zapomniała o rodzinie, która została w Ukrainie? W którym momencie przeszła przemianę? I z osoby wierzącej w hasła głoszone przez komunistów stała się jedną z czołowych opozycjonistek. Co ją doprowadziło do konfliktu z Lechem Wałęsą, bojkotu rozmów w Magdalencie i wyborów w 1989 roku. Proszę posłuchać. Książki, magazyn do czytania, wyborcza.pl oraz audioteka przedstawiają. Radio Książki. Rozmowy o literaturze. Zapraszam, Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu, po raz 106 to jest Radio Książki Wspólne Przedsięwzięcie Wyborczej.pl, książek, magazynu do czytania i audioteki, w której studiu gościmy. A z nami dzisiaj w studiu Dorota Karaś, dzień dobry. Dzień dobry. I Marek Sterlingow, dzień dobry. Dzień dobry. Autorzy książki Walentynowicz, Anna Szuka, raju biografii reporterskiej, jednej z największych legend Solidarności, kobiety, która wspólnie z Lechem Wałęsą i kilkoma innymi osobami rozpoczęła strajk w Stoczni Gdańskiej. Wiele jest pytań, które się nasuwają po lekturze Waszej książki. Ogromnej. Od razu składam hołd związany z liczbą przeprowadzonych przez Was badań terenowych i osób, do których dotarliście, i tych wszystkich dokumentów, przez które przebywaliście, by tę książkę napisać. Ale chyba trzeba zacząć od tego najprostszego i najważniejszego. Co Was skłoniło do tego, żeby sięgnąć po opowieść o życiu. Właściwie spróbować opowiedzieć o życiu osoby, która była niezwykle kontrowersyjna. W tym jest taka pewna przywrotna myśl. Najbardziej ze wszystkiego, teraz mówię tylko o sobie, zależało mi na tym, żeby napisać o strajkach. O strajkach roku 80, co uważam za największe, najważniejsze wydarzenie moich czasów. Teraz Anna Walentynowicz, pewnie jak wielu innych bohaterów, była idealna do tego, żeby być jakąś taką osią tej historii. Ona była dla nas nieoczywista, bo jakby była chyba najtrudniejszym możliwym bohaterem, dlatego, że budzi mnóstwo kontrowersji. Pewnie głównie w tych środowiskach, w których my się na co dzień obracamy. Gdańsk jest, nie wiem, do dzisiaj taką ostoją. Politycznej opozycji przeciwko PISowi jest bardziej liberalny, bardziej otwarty na świat, bardziej antypisowski niż wiele innych części Polski. I Anna Walentynowicz również tam budzi szereg kontrowersji. My chcieliśmy spojrzeć na strajki i na świat, na Polskę z punktu widzenia Anny Walentynowicz, żeby było trudniej. Znaczy w moim przypadku to, ta historia strajkowa też oczywiście grała dużą, dużą rolę, ja nie urodziłam się w Gdańsku i nie spędziłam tam w większości życia, tak jak Marek. Ja urodziłam się w Szczecinie, ale w Gdańsku mieszkam od 25 lat i od 25 lat nasiąkam tą historią strajkową, historią sierpnia, historią Stoczni Gdańskiej. I to na pewno jest takie, było dla mnie bardzo ważne wydarzenie, które wielokrotnie też opisywałam w gazecie. Ale taki bezpośredni impuls przyszedł w momencie, kiedy dwa, trzy lata temu napisałam do lokalnej Gazety Wyborczej Trójmiasto reportaż, tekst o tym, o ukraińskich korzeniach Anny Walentynowicz. I kiedy po raz pierwszy wtedy zetknęłam się z materiałami na ten temat, z te, takim artykułem profesora Igora Hałagidy, który jako pierwszy polski historyk pojechał na Ukrainę i spotkał tam rodzeństwo rodziny Anny Walentynowicz. Kiedy przeczytałam jego tekst, to pierwsze, co pomyślałam, że ta historia jest nieprawdopodobna, że to jest niemożliwe, że to się zdarzyło, że tam jest tyle zakrętów i że to jest dość niesamowite, że osoba, którą osoba publiczna, osoba, którą wydawało nam się bardzo dobrze znamy, której biografię bardzo dobrze wydawałoby się, że znamy, ukrywała przez całe życie jakąś tajemnicę, i to było dla mnie bardzo ciekawe. A jaka była reakcja czytelników na ten tekst wtedy, kilka lat temu? Wiesz, niewielka, niewielka. Ma, mam wrażenie, że to była taka główna dyskusja to odbyła się właśnie po, po tekście Hałagidy. Była to głównie dyskusja taka facebookowa między, między historykami. Później był taki okres zaprzeczenia tego, że, jest, że te jego ustalenia są rzeczywiście prawdziwe, chociaż no są, nie ma co do tego żadnych, żadnych wątpliwości. I, I ja dopiero pisząc ten tekst, który w zasadzie nie wywołał żadnego wielkiego rozgłosu od dźwięku w, w Trójmieście mieście ani w Polsce, jakby zaczęła myśleć o tym, że Walentynowicz byłaby ciekawą bohaterką biografii. Pomyślałaś nieprawdopodobne dlaczego? No nieprawdopodobne dlatego, że okazało się, że osoba, której biografię wydawałoby się dobrze znamy, tą biografię sobie wymyśliła. To znaczy, opowiedziała o tym przez całe życie, opowiadała o tym, że urodziła się w polskiej rodzinie że jej rodzice zginęli w 1939 roku, zaraz na początku wojny, że ona pochodzi z miasta równe, a jej jedyny brat został zesłany na Syberię, podczas gdy jej rodzice, jej ojciec i rodzeństwo, którego miało o wiele więcej przeżyło wojnę i Ponad pół wieku później, po ich rozstaniu, im udało się ponownie spotkać. Ona po pół wieku, po 55 latach odnalazła swoją rodzinę i z tą rodziną spotykała się do końca życia, ale cały czas nie prostowała tej swojej oficjalnej biografii. Pomyślałam sobie, że no jest w tym coś niesamowicie ciekawego. A dlaczego tak było? W historii Anny Walentynowicz wszystko jest na odwrót niż się niedawno nam wydawało. To znaczy, z jednej strony jest wciągnięta na sztandary patriotycznych środowisk, Ludzi o nacjonalistycznych w przekonaniach, którzy jednym tchem chwalą jej postawę i Walusia na przykład. Tak jest A, naprawdę? Tak. To są te, te same środowiska. Czyli ci sami ludzie, o których opowiadał jakiś czas temu w książki Cezary Łazarewicz, którzy teraz na stadionach pokazują wielkie sztandary. Uwolnić Walusia, to jest nasz bohater, on zatrzymał komunizm. To Wielbią są, też Anny To są te same środowiska, znaczy do momentu, kiedy okazało się, że jest pochodzeniem Ukrainką. Od tego momentu troszeczkę mam wrażenie, nabrali wody w usta, bo ten bohater, ta bohaterka stała się dla nich kłopotliwa. Dla mnie wręcz przeciwnie, stała się dopiero ciekawa, dopiero bardziej skomplikowana. To znaczy, że bohaterka sierpnia 80, kobieta, której należą się w Polsce pomniki, ulice, skwery staje się nagle, weźmy to w cudzysłów, gorsza, bo jest Ukrainką? No ja myślę, że dla tych środowisk tak. No to niewątpliwie jest. No, no ksiądz Isakiewicz-Zalewski, gdy usłyszał o tym, że jest taka supozycja, że ona jest Ukrainką, oburzony, zaczął oskarżać Ukraińców o to, że kradną naszych bohaterów. Tak? Użył takiego sformułowania w swoim felietonie. Dodajmy ehm, kapitan Solidarności w Nowej Hucie. Tak. Więc on do dzisiaj, jakby po raz kolejny się na ten temat nie wypowiedział. Więc y, takich osób, które uznały, że to coś zmienia w historii Anny Valentynowicz, że ona ma inne pochodzenie narodowościowe, w sumie nic więcej nie zmienia, nie? Tak naprawdę. Było dla mnie ciekawe. To mnie usposobiło do niej z większą sympatią. Ja powiem tak. Czy ja pałałem do Anny Walentynowicz sympatią, zanim zacząłem pisać tę książkę? Niekoniecznie. Nawet miałem z tego powodu pewne wyrzuty sumienia, bo ta kobieta mi nic złego nie zrobiła, a wręcz przeciwnie. Ale ze względu na te konotacje nacjonalistyczne, ultrapatriotyczne, troszeczkę mnie od niej odrzucało. Po tym, gdy zrozumiałem, że, że, że ma więcej wymiarów, stała się dla mnie ciekawsza i chyba łatwiej mi ją było polubić. Wasza książka zaczyna się od takiego uderzenia jak u Hitchcocka, bo właśnie od tego momentu, w którym wy udajecie się na Ukrainę i kiedy postanowicie zmierzyć się z tą historią życia Anny Walentynowicz, przez lata przez nią samą ukrywaną. Zresztą w książce jest taki moment, w którym Anna Walentynowicz, po latach zjednoczona ze swoją rodziną, prosi ich, że gdyby pogrzeb odbywał się w Polsce, to żeby na ten pogrzeb nie przyjeżdżali, tak jak gdyby nie chciała. Żeby opinia publiczna się o tym dowiedziała. No ale pojechała tam parę reporterów, i kogo spotkaliście tam w Ukrainie Spotkaliśmy w pierwszej kolejności dziennikarzy, historyków, regionalistów z Równego, którzy byli bardzo zainteresowani historią Anny Walentynowicz. To znaczy, to nie było tak, że myśmy dotarli bezpośrednio od razu do rodziny, tylko najpierw spotkaliśmy się z takim środowiskiem w Ukrainie, ludzi, którzy rzeczywiście. Tę historię opisywali dużo wcześniej niż, yy, niż w Polsce została ona yy, przedstawiona, ujawniona i dla których Anna Walentynowicz jest taką postacią, która może łączyć Polaków i Ukraińców. I to było niesamowite. I oni nam bardzo pomogli w tej pracy. Oni nam pomogli jakby w ich kwestiach transportowych, logistycznych i, i językowych i razem z nimi dotarliśmy właśnie do rodziny, do dzisiaj na wsi, która nazywa się inaczej niż w czasie wojny, bo w czasie wojny przy, i przed wojną było to Sienne, dziś wieś nazywa się Sadowe. Mieszka dalej, mieszkają nadal siostry, brat i krewni oraz przyrodni rodzeństwa Anny, Anny Walentynowicz. No i było to na pewno bardzo wzruszające spotkanie. Kiedy Siostra pies... podobno jest e, niezwykle do niej podobna Olga. Tak, siostra Olga Starsza jest do niej bardzo, bardzo podobna. Kiedy zobaczyliśmy ją pierwszy raz, to ona właśnie dreptała z cerkwi do domu, bo oni tak nie wiedzieli, że rodzina wiedziała, że my przyjedziemy, ale nie, nie byliśmy mówieni na konkretną godzinę. Więc ona była w cerkwi cały dzień. Kiedyś okazało, że my jesteśmy na miejscu, ktoś po nią pobiegł i zobaczyliśmy taką drobną figurkę idącą właśnie wiejską drogą w naszym kierunku. No i to był taki bardzo wzruszający moment. A później zostaliśmy przez tą rodzinę w zasadzie tacy zasypani informacjami na temat tego, jak wyglądało jej dzieciństwo, ile miała rodzeństwa, kto był kim. I ten pierwszy moment był taki, że byliśmy nawet przytłoczeni tym wszystkim, bo raz, że bariera językowa, mieliśmy tłumacza, ale jednak to część tych informacji jakoś była trudna do, jakby, do objęcia od razu, od razu na miejscu. I to jakby tylko potwierdziło tą naszą taką wcześniejszą wiedzę, że ta historia jest skomplikowana i przez to jest bardziej ciekawa. Mnie odurzyło bardzo to, że wielu naszych rozmówców, mam wrażenie, odczuwało Taką chęć przygarnięcia Anny Walentynowicz jako symbolu, który oni dzisiaj potrzebują, bo oni w przeciwieństwie do nas nie wyrwali się z tej tam w rosyjskiej. Tak. Oni nadal są w kręgu wpływów rosyjskich, oni przecież mają tam wojnę wywoływaną, nadal podsycaną przez Rosjan. Ale czy Anna Na... Walentynowicz, kiedy przyjechała tam po raz pierwszy po 55 latach. Powiedziała im o tym, jak wyglądało jej życie, oni mają świadomość tego, kim ona była w historii Polski? Mają, z tym, że też musimy pamiętać, tak, to są ludzie, inaczej, może tak Polska by wyglądała, gdybyśmy my nie weszli do Unii Europejskiej. To jest wieś troszeczkę odcięta od świata komunikacyjnie, też informacyjnie pod wieloma względami. Oni wiedzą, że Anna Walentynowicz była osobą, która wiele w życiu dokonała. I to była. Osoba z ich wsi, z ich rodziny i tym się troszeczkę szczycą. Z kolei pozostali Ukraińcy patrzą na Walentynowicz jako na bohaterkę walki nie tyle nawet z komunizmem, co z tą dominacją Rosji, z którą oni dzisiaj nadal walczą. I dla nich taka osoba, która potrafiła czegoś dokonać w tym zakresie, wydaje się fajnym symbolem. Jak Anna Walentynowicz stawała się Polką? No ja myślę, że to był, że to był, no pamiętajmy, że to był długi proces, do dokończę zdanie najpierw. Pamiętajmy, że ona się urodziła w II Rzeczpospolitej. Była obywatelką Polski, wychowała się w ukraińskiej rodzinie. Co ciekawe w rodzinie nawet nieprawosławnej, tylko w rodzinie sztundystów, czyli protestantów. Jako 12 dziewczynka poszła na służbę do polskiej rodziny. I z tą polską rodziną związała się na dobre i na złe w czasie rzezi wołyńskiej razem z nimi uciekła z wołynia, najprawdopodobniej będąc przekonana, że cała pozostała jej rodzina, ojciec, rodzeństwo macocha nie żyją i spędziła z nimi kilkanaście lat swojego życia, bardzo młodego życia. Także to jakby takie wiązanie się z, z Polską, z Polakami odbywało się właśnie poprzez rodzinę teleśnickich. Z tymi była aż do roku 1950. W tym też jest taka przewrotność. Ta rodzina to typowa, kresowa, patriotyczna rodzina. Zresztą w czasie wojny związana z Armią Krajową i z AK, czyli Z kolei Anna Walentynowicz wspominała ich jak najgorzej. Jak tylko można sobie wyobrazić, jako swoich ciemiężycieli, jako osoby, które ją wykorzystywały, źle traktowały. Są na ten temat y, świadectwa w waszej książce. Spała gdzieś pod schodami w jakiejś małej izdebce nie była równoprawnym członkiem tej rodziny. Tak twierdzi Anna Walentynowicz. Nam z kolei, nam udało się dotrzeć do, do potomków tej rodziny, którzy troszeczkę powątpiewają, czy rzeczywiście było tylko źle. Nie? Czy tam nie było też, i czy ona troszeczkę za mocno ich nie oczerniła w swoich wspomnieniach, bo tu nawiązujemy do bezpośrednich wspomnień Anny Walentynowicz. Uważają, że była traktowana jak członek rodziny. Jaka jest prawda? Do końca się tego nie dowiemy. W każdym razie, znowuż ten taki stereotyp, polscy wspaniali patrioci byli tylko dobrzy. Może byli, może nie byli. Zdaniem Anty Anny Walentynowicz niekoniecznie. Przyjechała do Polski, to znaczy z tą rodziną przemieściła się na zachód, trafiła do Gdańska. I tam zaczyna się to nowe życie Anny Walentynowicz. To prawdziwe, które podkreślała w swojej oficjalnej biografii. Ale to jej wybijanie się na samodzielność, na niepodległość, próba tego stania się niezależną też zajęła czas jakiś. I to nie był dla Anny Walentynowicz okres przyjemny i miły. Pierwsze lata tutaj, tak? Jako osoba, która. Pomagała w gospodarstwie tej polskiej rodzinie, był bardzo trudny. Ona, choć z drugiej strony, jak żeśmy z prawdziwą przyjemnością, ja powiem szczerze, czytałem ówczesne gazety od 1945 roku, codziennie, dzień w dzień. Jej los nie był jakoś odosobniony, bo w każdej rodzinie była jakiś, jakiś członek, czy z reguły najmłodsza córka, która siedziała w domu, zajmowała się domem, gotowała. Takich listów do redakcji jest mnóstwo o tym, że nie wszyscy mają możliwość nauki i tak dalej. W każdym razie ona nie miała. Ona zaczęła jakieś, zrozumiała, że tam wokoło powstaje nowy kraj, nowy świat z, z nowym systemem wartości. Robotniczy. Świat, który ma wyzwolić tych robotników spod ciemierzenia, kapitalistów, chłopów spod ziemian. I ona w tą propagandę, bądź w zależności od tego, jak to chce to oceniać, w tą próbę budowania nowego świata uwierzyła. Sama tego doświadczyła przecież w tak, życiu. Tak, sama tego doświadczyła. Ona tak widziała ten świat, i nawet można powiedzieć, że do pewnego stopnia służyła jako taki nadmierny, może zbytni, zbyt propagandowy przykład właśnie dziewczyny ze wsi, która uwolniła się od ciemiężycieli, ziemian i, i w gazetach, jej życiorys przedstawiano jako, jako życiorys młodej dziewczyny, która teraz ma szansę na rozwój, na zdobycie zawodu, na samodzielności itd. Ten jej życiorys tak, był jeszcze w taki charakterystyczny sposób tam, przedstawiany w, w gazetach, czy w branżowej stocznia, w głosie stoczniowca, czy, był taki specyficzny sposób podkręcany, tak? Czyli te wszystkie krzywdy, których ona doznała pracując wcześniej u, u rodziny teleśnickich, ale później też gdzieś tam u jakiegoś piekarza, jako pomoc domowa, był właśnie pokazany jako takie ciemiężenie przez na przykład upierścienioną kupcową, także ten język taki jest, jest bardzo charakterystyczny. No jakby życie, życiorys tej młodej dziewczyny pochodzącej ze wsi z czterema klasami szkoły podstawowej idealnie nadawał się do tego, żeby przekuć go na taki właśnie pozytywny wzorzec młodej robotnicy, której nowe socjalistyczne państwo zapewnia lepsze warunki życia. My nie mamy też wrażenia, że ona była w tym odosobniona, że jednak, no wiadomo, referendum było sfałszowane Y... Ale był to czas awansu społecznego. Tak, ale tam awansu społecznego i no jednak zmęczenia okropieństwami wojny i chęci normalnego życia, odbudowy. I ja mam wrażenie, że y, wiele osób, no to nie jest przypadek żołnierzy wyklętych, takich dzisiaj nazywamy, było w gruncie rzeczy bardzo niewielu. I oni wtedy i dzisiaj budzą pewne kontrowersje. Czy robili słusznie, czy nie. Większość ludzi zdecydowała się na zupełnie inny krok, czyli na budowanie Perelu, kraju niedoskonałego pod wieloma względami, ale który dla nich wydawał się ich krajem i chyba odczuwali dużo przyjemności i radości z tym związanych. Dzisiaj w radiu książki rozmawiamy o biografii Anny Valentynowicz w naszym studiu Dewata Krasimałek-Stirlinga. Teraz posłuchajmy pierwszego fragmentu tej książki, który przeczyta Dewata. Podanie o pracę w Stoczni Gdańskiej Anna Lubczyk kaligrafuje na kartce w kratkę z zeszytu maczaną w kałamarzu stalówką. Kleksów ani błędów fotograficznych nie robi. Pismo jest kształtne, choć niewyrobione. Niektóre litery wychodzą wzorowo, jak z elementarza. A jest idealne, widać, że długo ćwiczyła. Uzasadnienie: Mam zamiłowanie pracować i uczyć się za spawacza. To początek formalności. Stocznia to nie fabryka margaryny. Jest tu osobna komórka Urzędu Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze chcą wiedzieć, kto się zatrudnia, skąd pochodzi, jaki ma stosunek do obecnej rzeczywistości. Anna ma pozytywny. Będę tak pracować, że nikt nigdy nie będzie chciał mnie zwolnić. Wszyscy będą ze mnie zadowoleni, zapewnia. W Stoczni Gdańskiej w 1950 roku pracuje blisko 5000 osób. Najbardziej niepewny element to 21 byłych Akowców, 169 Andersowców, którzy wrócili z Anglii i 9 przedwojennych oficerów. Są miejscowi, niechętnie widziani, ale ich i liczba maleje. Chłopi, którzy chcą się osiedlić na wybrzeżu, podejrzanie o sprzyjanie polskiemu stronnictwu ludowemu, niebieskie ptaki, awanturnicy chcą się szybko dorobić. Funkcjonariusze muszą być czujni. Kradzież drutu albo zostawienie włączonej maszyny może być sabotażem. Włóczący się bez celu bumeland szpiegiem. W pamięci mają napad na stoczniową kasę sprzed paru lat. Ludzie majora Łupaszki pojawili się rano, wyciągnęli pistolety, zabrali 2,5 miliona złotych. Wiedzieli, gdzie i kiedy przyjść. Musieli więc mieć w stoczni wspólników. Ostatnio oficerów UB zaprząta statek Pierwomajsk, budowany dla ZSRR. W pomieszczeniach robotników ktoś napisał na ścianie Nie będziemy budować statków dla kacapów. Na domiar złego następnego dnia pojawił się drugi napis Śmierć Stalinowi. Anna wypełnia ośmiostronicową ankietę personalną. Są w niej niewygodne pytania o przeszłość. Pismo robi się rozchybotane, może ręka się jej męczy od przyciskania stalówki? Pojawiają się nieścisłości, które wychwytują kadrowcy i podkreślają na czerwono. Data i miejsce urodzenia. 15 sierpnia 1929, Równe, powiat Wołyń. Podkreślenie. Brakuje kraju. Pochodzenie. Rolnik. Podkreślenie. Powinno być chłopskie. Dalej uwag już nie ma. Życiorys zostaje uznany za prawdziwy. Rodzice. Jan i Aleksandra nie żyją. Rodzeństwo: Lubczyk Andrzej. Rodzina za granicą: Brat w ZSRR. Od 1939 roku wiadomości nie ma. Stan majątkowy rodziców: 4 hektary. Praca zawodowa: 1945-1950: Pomoc domowa: 1950: Amada. Na większość pytań: organizacje, wojsko, karalność, partyzantka, odznaczenia, języki obce odpowiada nie. Na końcu ankiety, dużymi literami dodatkowe żądanie. Uwaga, należy dołączyć szczegółowy życiorys. 21-letniej Annie wystarczy sześć zdań. Pisze, że ukończyła pięć klas szkoły powszechnej. W 1940 roku, z powodu śmierci rodziców, naukę przerwała, poszła do obcych ludzi. W 1945 przyjechała z nimi do Gdańska. W stoczniowych aktach Anny Lubczyk, liczba ukończonych klas zmienia się co kilka lat. W jednym dokumencie jest pięć, w innym, zgodnie z prawdą, cztery, a w jeszcze innym nawet siedem. W ankiecie wypełnionej trzy lata po przyjęciu do stoczni pojawia się też rzekomy adres w równym ulica Kopernika 131. Ten kwestionariusz został wypełniony długopisem. Literka A nie jest już tak elegancka. Anna Lubczyk jest teraz uczniem spawania elektrycznego. Ma trzy tygodnie opóźnienia w stosunku do reszty kursantów. Nadrabia je pracowitością. Ćwiczenia praktyczne powtarza do upadłego. Rysunek techniczny sprawia jej trudność. Namawia kolega, żeby wykonał go za nią. Jest ulubienicą Zygmunta Kucharka, szefa kursu i działacza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Podoba mu się ta ambitna i oparta dziewucha z kresów. Jeszcze przed końcem szkolenia pozwala jej pracować na statku pod okiem robotników. Spawacz, który mnie wziął, powierzył mi takie proste roboty opowiada później Walentynowicz. To była praca akordowa. Ja pracowałam na tego spawacza i jemu to było bardzo na rękę. Mnie płacili 240 zł miesięcznie. Ja i tak byłam szczęśliwa, że dostaję tyle, skoro tylko się uczę. Dla mnie to było wielkie osiągnięcie. Już pierwszego dnia w stoczni Anna zapisuje się do Związku Młodzieży Polskiej. Nigdy nie będzie się wypierać entuzjazmu, który wtedy czuła. Powodów ma mnóstwo. Chciałam dać z siebie więcej niż to, za co biorę pensję. Dla mnie miały sens te hasła z plakatów uczciwość, sprawiedliwość. Już nie byłam służącą, pracowałam dla siebie. Poświęcę się, żeby nie było więcej takich ludzi jak ja wykorzystywanych przez innych. Anna jest prymuską, ale denerwuje się przed egzaminem kończącym kurs. Niepotrzebnie idzie jej tak dobrze, że relacja z egzaminu ukazuje się w głosie stoczniowca. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest pan Kucharek. Na zakończenie proszę opowiedzieć, jak zbudowana jest spawarka wirująca. Cała komisja z przyjemnością słucha odpowiedzi Anny. Dziękuję, mówi egzaminator i kieruje obywatelka lubczyk do magistra Trzeciaka, który egzaminuje z wiadomości o Polsce współczesnej. Po kilku bardzo dobrych odpowiedziach, obywatelka lubczyk opuszcza pokój. Komisja egzaminacyjna zgodnie orzeka, że Anna lubczyk jest dobrze przygotowana zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do pełnienia bardzo odpowiedzialnego zawodu spawacza elektrycznego. Kierownik Wydziału wysyła do kadry wniosek o awans z funkcji uczeń spawacz na spawacz. Anna Lubczyk po ukończonym kursie pracuje na Wydziale Kadłubowym K2. Niedługo zostanie przeniesiona na Wydział Wyposażeniowy W3. Kariera Zygmunta Kucharka również dopiero się rozpoczyna. Wkrótce zostanie dyrektorem Stoczniowego zespołu Szkół Zawodowych, zakładowym szefem PZPR i posłem na Sejm. Po zmianie granic Polska zyskała 500 km wybrzeża i kilka dużych portów. Komunistyczna władza Hucha i Dmucha na Stocznię Gdańską. To najważniejszy zakład na wybrzeżu. Zajmuje aż 140 hektarów niedaleko dworca głównego. Powstał z połączenia dwóch niemieckich stoczni: cesarskiej i Sichała. Po wojnie były w ruinie, jak reszta miasta, czego nie zniszczyły bomby, zaraz potem wywieźli Rosjanie. Robotnicy odbudowali zakład niemal od podstaw. Aż wreszcie pod koniec 1948 roku na wodę spłynął pierwszy pełnomorski statek, wybudowany przez polskich stoczniowców. Nie dostał imienia króla, generała ani naukowca. Na burcie masowca znalazło się imię i nazwisko Stanisława Sołtka. Ten, nieznany jeszcze poza stocznią traser i przodownik pracy, wkrótce skończy studia, zostanie inżynierem i stanie się pierwszym socjalistycznym celebrytą. Sygnał jest wyraźny: teraz w Polsce rządzi klasa robotnicza. A nowa arystokracja to ci, którzy potrafią pracować najciężej. Pomysł na współzawodnictwo przyszedł oczywiście z ZSRR. Gospodarka planowana potrzebuje takich bohaterów. Jeśli ich nie ma, to trzeba ich stworzyć. Anna kończy kurs spawania na początku 1951 roku. Głos stoczniowca razem z pełną zachwytu relacją z egzaminu publikuje jej życiorys. Napisał go Zygmunt Kucharek, partyjny opiekun Anny. W jego wersji te leśnicy, nie wymienieni z nazwiska, to wykorzystujący sierotę ziemianie. Annę maltretują także kolejni pracodawcy, bogaci handlarze z wrzeszcza. Często długo w noc płakała i wyrzekała na swój niewdzięczny los. Słowo kocmołuch i gardkotłuk było najczęściej używanym epitetem przez wypierścienioną i w srebrne lisy przyodzianą kupcową. Dziewczyny ratuje nowy ustrój i praca w należącej do klasy robotniczej stoczni. Radość bije z jej twarzy, że już nikt więcej nie będzie uważał jej za kocmołucha, że znalazła pracę, która już nie będzie dla niej poniewierką, że stanęła w szeregach budowniczych Polski Socjalistycznej. Anna Walentynowicz szuka raju. Walentynowicz szukali taki jest tytuł książki, która dzisiaj jest tematem spotkania w radiu książki do rota Karaśmowych Sterlingów Dorota. Już o tym mówiliśmy chwilę przed tym pierwszym fragmentem waszej książki, ale wrócę do tego. Czy Anna Walentynowicz prawdziwie zachłysnęła się tą polską nową, komunistyczną, krajem robotników? Tak, ja myślę, że bez wątpienia się zachłysnęła, no bo w jej życiu oznaczało to konkretną zmianę. Po pierwsze, stała się samodzielna, nie była zależna od ludzi, u których pracowała czasowo, musiała zmieniać pracę, szukać nowego, nowego pracodawcy, nowego domu. Po raz pierwszy miała swój własny kąt. Na początku to była suterena, ale w jakieś niezależne miejsce, w którym mogła, mogła zamieszkać. Yy, miała pracę, miała możliwość rozwoju w tej pracy, miała możliwość nauki. Kiedy została samotną matką, miała możliwość korzystania ze żłobka, który istniał na terenie stoczni, opieki zdrowotnej i tych wszystkich rzeczy, które wcześniej jakby były zupełnie niedo, yy, niedostępne. Była przedownicą pracy. Tak, znaczy ona, ona chyba była bardzo pracowita. I Natomiast też trzeba pamiętać, że przodownice i przodownicy to był też wytwór propagandy. Mm -hmm. To były osoby wyznaczane do pełnienia roli przodowników i przodowniczek, bi bicia rekordów na potrzeby propagandy, pokazywania, że ciężka praca to i współzawodnictwo to jest jakiś pomysł na zwiększenie wydajności. I tu wkraczamy na dość niepewny grunt, ale. Świetnie to w książce pokazaliście i myślę, że trzeba o tym powiedzieć. Na początku Anna Walentynowicz jest spawaczką, potem zostaje suwnicową. Ma na to wpływ stan jej zdrowia. O tym w książce. Ale istotnym tematem tej książki i on się właściwie od momentu jej pojawienia w stoczni do końca jej życia będzie przewijał w opowieści, jest jej stosunek do innych osób i relacje międzyludzkie. Łatwą osobą, jeżeli chodzi o charakter Anna Walentynowicz, na pewno nie była? No z całą pewnością nie była. Myślę, że była osobą zapalczywą, bardzo pamiętającą wszystkie krzywdy, które, których doznała w życiu i niewybaczającą łatwo tych złych rzeczy, które, które ją spotkały. No i to oczywiście widać po jej opowieściach na przykład o rodzinie teleśnickich czy o późniejszych opowieściach o, o jej współpracownikach już z późniejszego okresu, o, o Borusewiczu czy o Lechu Wałęsie. Ale widać też, prześledziliśmy jej pracę i stosunki z innymi pracownikami w Stoczni Gdańskiej, co było takim tematem wcześniej nie, nieopisywanym. No bo było wiadomo, że Anna Walentynowicz należała do ZMP, później z tego ZMP się wypisała, a w zasadzie po, zaraz potem to już została, zaczęła walczyć z komunizmem i, i później był strajk. No to tak nie do końca to wyglądało. tak? Ona była bardzo aktywną działaczką różnych organizacji na poziomie zakładowym. Ligi, kobiet, komisji, kobiet, rady kobiet, bo to się różnie okresie nazywało, działała w związkach zawodowych, była na, razem ze Stanisławem Sołtkiem, słynnym przodownikiem pracy i, i późniejszym posłem na takim spotkaniu związków zawodowych w Warszawie. I, ale jeżeli wrócić do jej charakteru, no to rzeczywiście widać to, że ona była bardzo, była bardzo pamiętliwa i łatwo nie odpuszczała. Czyli mi się wydaje, że to przychodzi sam. Dobrobytem inwentarza, tak? czyli z jednej strony jest osobą zapalczywą i pamiętliwą, z drugiej strony jest osobą zdolną do poświęceń, zdolną do dążenia do celu. Z drugiej strony jest osobą, która nie dysponuje jakimiś gigantycznymi walorami, czy intelektualnymi, czy nie jest piękną pięknością, ale jednocześnie zaznacza się w życiu, cały czas gdzieś wysuwa się na pierwszy plan. Czy to jest. Chce organiz... mieć wpływ. Chcę mieć wpływ, tak. I mi się to podoba, że na koniec dnia okazuje się, że w życiu czasami ważne jest to, żeby w siebie wierzyć, dążyć do celu, niż mieć rację i cicho siedzieć. I tam też sobie pod nosem mruczeć. I w zasadzie takich przemądrzałych ludzi, pewnie o wielu walorach, mądrych, nie jest dużo. Tylko, że jakoś ich nie słyszymy czasami, a czasami ich głos by się przydał. Anna Walentynowicz walczyła o swoje, walczyła z pracodawcą, walczyła o swoją premię, walczyła o swoje o wyższe zarobki, uważała, że jej się należy. Może tak, to jest jakiś przykład. Dziś wiele osób czuje się zachukanych w pracy, nie? Czy, czy uważa, że się czegoś boi powiedzieć. Anna Walentynowicz się nie bała. I nic złego jej się nie stało. Wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że jako działaczka społeczna, związkowa, dużo osiągnęła. Tak, myślę po lekturze tej książki, że jedną z tych cech, które budzą we mnie największy podziw, która budzi we mnie największy podziw, to jest jej odwaga. Tego na pewno Annie Walentynowicz nie można odmówić, czy na etapie pracy w stoczni, czy potem w czasie walk, myślę o strajku i walk ze stroną rządową opozycji, czy później w czasach zapobiegania? Po prostu z zwykłymi inicjantami, którzy przychodzili do niej na rewizję i ona się ich nie bała. Ona potrafiła zrobić z tego cyrk, także oni nie mieli ochoty przychodzić na telewizję. To rozmawialiśmy z jednym z nich po latach. On do dzisiaj źle je wspomina te, te, te sytuacje, w których miał do czynienia z Walentynowicz. Bo to, jak to mówił, to nie był dobry klient. Tak, ona była bezwzględna. Jednym z najważniejszych. Świadków, który pojawia się w Waszej książce jest Janusz Walentynowicz, syn Anny, który do dziś nie wie, kto w rzeczywistości był jego ojcem i który przez długi czas zastanawiał się nad tym, czy w ogóle z Wami rozmawiać, ale, ale się otworzył. Tak, to, się, to jest zasługa tego, że my pracowaliśmy nad tą książką w taki sposób, który dzisiaj chyba jest już, tak mi się wydaje, coraz rzadszy. To znaczy mieliśmy bardzo dużo czasu na jej napisanie. I rzeczywiście to w wielu sytuacjach i w przypadku wielu rozmówców, również Janusza Walentynowicza, przyniosło taki skutek, że... Bardzo długo niektórych musieliśmy namawiać do tego, żeby z nami się spotkali, a na Januszu oczywiście nam szczególnie zależało, no bo jest to jedyny syn, syn Anny. Zależało nam o tym, żeby powiedział nam o jej życiu prywatnym, o swoim dzieciństwie, o jej małżeństwie, o tym, co pamięta z ich wspólnego, wspólnego życia, bo właśnie te wszystkie historie na temat Walentynowicz, to są takie pokazujące ją jako taką niezłomną bohaterkę, działaczkę stoczniową, później solidarnościową. Zawsze mają są ale... rację. Ale nie znamy jej od tej prywatnej strony, tak? Wiemy tylko, że była samotną matką, że nie wiadomo, kto był ojcem jej dziecka. Na ten temat mnoży się mnóstwo plotek. Do dzisiaj krążą plotki na temat tego, kto jest, kto jest ojcem Janusza. Dlatego zależało nam, żeby przekonać Janusza do, do rozmowy. Jaką była matką? No, nawet nie wiem, czy ten rozdział, czy ten tytuł rozdziału się zachował, ale jedna z propozycji tytułu rozdziału była taka, Anna jest najlepszą matką na świecie. Rzeczywiście, ona jak się, no, kiedy urodził się jej syn, to była z jednej strony w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Była pracującą kobietą, ciężko pracującą kobietą, która nie miała żadnej rodziny, żadnego wsparcia, nie miała żadnych bliskich tutaj. No W tamtych czasach też trochę inną rolę spełniała taka wspólnotowość, taka pomoc sąsiedzka, tak? Bo Janusz był, opiekowali się nim sąsiedzi, kiedy ona, zaprzyjaźnione rodziny, kiedy, kiedy ona pracowała. Ale z całą pewnością była bardzo, bardzo dobrą matką i bardzo czułą. Ja, ja myślę, że ona wiązała z Januszem, z jego przyszłością, od początku duże nadzieje w tym nowym kraju. Wydaje mi się, że chciała dla niego wszystko co najlepsze. Zbierała pieniądze na rower, Liczyła na to, że się będzie uczył, że zdobędzie lepsze wykształcenie. No, wyszło trochę tak, jak wyszło, w sensie takim, że Janusz okazał się, którego zresztą bardzo polubiłem, muszę to powiedzieć, mimo niewątpliwych różnic, takich politycznych, nie? myślę, że jesteśmy wyborcami różnych partii, to mimo tego dobrze się z nim rozmawia. Bardzo mi się podoba jego pewna szczerość oraz to, że do dzisiaj jest dźwigowym. On nie, jakoś nie odcina kuponów od tego, że jest synem Anny Walentynowicz, tylko nadal pracuje jako zwykły robotnik. Trochę inaczej niż wnuk, który jest pewnie wielu osobom może i znany. Janusz jest w porządku. A wnuk? Z Wnukiem mieliśmy dość krótkie spotkania, dwa, właściwie w pewnym momencie uznał, że e, najpierw musi pomóc komuś tam zrobić film, ten film do dzisiaj nie powstał, potem z nami porozmawia. Te relacje nigdy się nie przekształciły w jakieś nasze, mówię, z nim, e, zwłaszcza, że nam się nie wydawało, on nie wydawał się taki interesujący jak, jak, jak Janusz, tak, bo, bo jego, jego kontakty z, z babcią były krótsze, mi się wydaje też, że jego takie ta działalność publiczna obecna jest kontrowersyjna chwilami. Jakim jest? Ostatnią rzeczą, która zrobiła jego babcia przed śmiercią, to kupiła mu samochód. To zresztą też, no, też opisujemy. Samochód, który miał być jego taksówką. On marzył o tym, żeby być taksówkarzem. Dziś jest takim działaczem kulturalno-oświatowym, szkoleniowym, działającym gdzieś, nie wiem, na pograniczu kultury i filmu, czasami pojawiający się w mediach, mówiąc coś kontrowersyjnego, niekoniecznie... Był radnym Gdańska. Czy ktoś wam odmówił rozmowy o Annie Walentynowicz? Tak, odmówiło nam, nam kilka osób. Żałujemy oczywiście, bo mieliśmy taki pomysł, żeby spotykać się no, z jakby z różnymi środowiskami, z różnymi znajomymi, Anny Walentynowicz, i wydawało nam się, że właśnie ta praca nad książką będzie na tym polegała, że my będziemy próbowali przełamywać pewne uprzedzenia, schematy i że. Uda nam się udowodnić tą taką ciężką pracą, którą wykonywaliśmy, że no jakby nie dążymy do tego, żeby pokazać jednostronnie tą historię, czy naszą bohaterkę, tylko żeby uwzględnić różne, różne punkty widzenia. Odmówił nam między innymi Krzysztof Wyszkowski, z którym przez kilka miesięcy w zasadzie byliśmy już umówieni na, na rozmowę, ale była ona wciąż przekładana i ostatecznie podjął decyzję, żeby się z nami nie spotkać. Odmówili nam też niestety Andrzej i Joanna Gwiazdowej, chociaż też początkowo złożyli taki, taką deklarację, że się z nami spotkają, ale no widocznie jakby zasięgnęli języka i stwierdzili, że reprezentujemy środowisko... I które im nie odpowiada i któremu nie ufają zupełnie, a wręcz posądzają Odmówił, o to, że odmów... jesteśmy agentami SB? Odmówił nam też Adam Michnik. I to właściwie też pokazuje troszeczkę y, nasz problem, bo to są jakby reprezentanci środowisk, którzy nie chcą od nas słyszeć o Annie Walentynowicz, którzy sami być może wiedzą już lepiej. Czyli znaczy ja broń może nie, nie oskarżam Adama Michnika. Że y, jest jakoś tragicznie uprzedzony do Anny Walentynowicz, ale on ma swoje wyrobione zdanie. On odmówił nam głównie ze względu na to, że jak powiedział Marek, ja właściwie nie mam nic dobrego do powiedzenia, bo ja pamiętam ją tylko z tych ostatnich czasów, przedtem nie za bardzo. Co szkoda, bo z tych czasów korowskich, gdy ona była częścią jego środowiska, była bliskim współpracownikiem Bogdana Borusewicza i też redaktorką, czy dziennikarką robotnika, robotnika Wybrzeże, pisała artykuły, no one były jakoś tam redagowane potem, ale ona była tym głównym autorem. I była no, odważna, mają... godziła się na przykład tak. na podawanie imienia, nazwiska i adresu tak, zamieszkania. Tak. Oni też mieli pewną wspólną przeszłość, nie? Można powiedzieć. Więc... No, no, ale z drugiej strony, no, trzeba przyznać, że no może, może Adam miał rację, że, że nie chciał, nie chciał jakby zbyt łatwo dawać pożywki do tego, żeby mówić jakieś rzeczy, które ktoś będzie jakby uznawał, że, że, że mówi o niej źle, tak? Więc no i mówię, drugi problem to to drugie środowisko, które jest zamknięte na jakiekolwiek argumenty. Ja mam nadzieję, że Adam przeczyta tą książkę. Szczerze mówiąc, jestem ciekawy, czy będzie chciał sięgnąć i jakby popatrzeć na świat z punktu widzenia Anny Walentynowicz. No ja też mam nadzieję, że Krzysztof Wyszykowski, który tak upomina się o pamięć Anny Walentynowicz i, i, i nazywa ją Anną Solidarność i podkreśla to, że jakby za mało jest jej obecności w życiu w życiu publicznym, mm. że za mało się o niej mówi, również przeczyta tę książkę mm. i wyrobi sobie na jej jakby tak, op opinię na temat tego, co zrobiliśmy. Tak, ciekawe, że Solidarność która, nie wiem, jeszcze niedawno, jednym z zarzutów w stosunku do Europejskiego Centrum Solidarności było to, że nie ma tam specjalnego działu poświęconego Annie Walentynowicz i wręcz żądano jakichś tam zespołów powołanych do badania jej przeszłości i kultywowania jej pamięci, to właściwie to środowisko Solidarności dzisiejszej nawet nie zauważyło istnienia tej książki. Co, co jest intrygujące. W którym momencie Anna Walentynowicz zaczęła przechodzić przemianę? Jak każdy człowiek, w momencie, kiedy zaczęła mieć kłopoty i problemy, tak, ona zachorowała w tym, w tym komunistycznym kraju, w którym żyła stosunkowo dobrze. Miała już wtedy rodzinę, e, mieszkanie, przyzwoite warunki socjalne, była zaangażowana w różne, w różne organizacje społeczne, związkowe. Zachorowała na raka. Zachorowała na raka, yy, musiała przestać spawać, gdzie yy, na tym stanowisku zarabiała bardzo dobrze. I raptem się dowiedziała, że, że będzie suwnicową, że jest dużo mniej potrzebna do pracy i że, nie, i, 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 że będzie zarabiać mniej. I, I ten los, i to pewnie nie była odosobniona w takiej sytuacji, więc ona zaczęła walczyć o swoje. To co właściwie polecam każdemu o swoje należy walczyć. Nic złego nie, nie robiła. I wtedy się okazało, że ten świat nie jest taki dobry. Ona otworzyły jej się trochę oczy. Przyszedł grudzień 70 roku, który był szokiem dla całego Wybrzeża, dla robotników w stoczni również. Zginęli ich koledzy. Choć jeszcze przez chwilę Anna miała taką sytuację, że chciała uwierzyć tym nowym władzom, Gierkowi który przyjechał do stoczni, zapytał, pomożecie? Stoczniowcy odpowiedzieli, pomożemy. Anna Walentynowicz była na spotkaniu z Gierkiem i jak sama wspomina, też mówiła, pomożemy. Chciała w to uwierzyć. Co więcej, potem była też udział w takim zgromadzeniu, na którym przekonywała innych, że przecież towarzysz Edward obiecał, tak, więc musimy mu zaufać. Ona ciągle, ciągle chciała zaufać i pewnie wielu robotników chciało. Nie? No, tam były różne, różne sytuacje. A, I wtedy nastąpiła jeszcze tragedia osobista z Maryi Mąż. I Anna na wiele lat tak jakby odsunęła się od wszystkiego. E... Nam się wydaje, że przez te lata, bo Kazimierz Walentynowicz umarł w roku 1971, po kilku miesiącach choroby, zupełnie niespodziewanie. Oni mieli plany na przyszłość, mieli... Między innymi zamierzali wyjechać na rajd motocyklowy do Budapesztu. No żyli takim dosyć gomułkowską stabilizacją jeszcze przed, przed grudniem. No, ale później ten przyjście Gierka też zapowiadało, że nie będzie gorzej, pomimo, pomimo grudnia. Było lepiej w Polsce. W Polsce Było lepiej, tak. Natomiast ta y, śmierć męża rzeczywiście ją potwornie przytłoczyła. Do tego nałożyło się to, że, jej, że Janusz Walentynowicz poszedł do wojska, no, do marynarki wojennej, aż na trzy lata. A dodajmy, że Janusz Walentynowicz ze swoim ojczymem, po którym przejął nazwisko, był bardzo blisko związany. Tak. Jedna z takich najbardziej poruszających opowieści to, to właśnie Antka Pawlaka, który był kolegą szkolnym Janusza Walentynowicza. Chodzili do tej samej klasy i Antoni zapamiętał, że. Kiedy Anna wzięła ślub z Kazimierzem, to był wrzesień, był początek roku szkolnego, w klasie pani wyczytywała uczniów i wyczytała Janusz Lubczyk. Wtedy Janusz Lubczyk to było nazwisko panińskie Anny. Janusz stał i powiedział, ale ja już nie jestem Lubczyk, ja jestem teraz Walentynowicz. Także I mam, tatę, tatusia, i tak. mam tatusia. I mam tatusia, tak. Także to było, to było, on bardzo ciepło, bardzo serdecznie wspomina, wspomina Kazimierza. Wiele czasu spędzali, spędzali razem. Który był kolegą Anny Walentynowicz z zakładu pracy. Tak, oni się poznali w zakładzie pracy i pewnie przez jakiś czas się przyjaźnili i z czasem ta relacja między nimi stała się, zamieniła się w miłość, małżeństwo i w jakimś takim, powiedziałbym, najbardziej szczęśliwym momencie życia Anny Walentynowicz została przerwana. Czyli problemy życiowe i... I to, że także w pracy przestało się układać, to pchnęło Annę Walentynowicz w stronę opozycji, w stronę ludzi, którzy zaczęli zakładać związki zawodowe. Po tym okresie takiej tej żałoby jednak i być może jakiejś pewnej depresji, ona już, mimo tego, że postrzegała siebie jako osobę, która przeżyła już swoje życie raptem zaczęła się angażować. To była w Stoczni, w 76 roku powstał KOR, nie, nie w Stoczni, ale powstał KOR, w Stoczni też zaczęły pojawiać się jakieś ulotki, Radio Wolna Europa nadawała informacje, nadawało informacje o takim czy innym proteście i ona zaczęła czuć, że tam gdzieś jest jeszcze jeszcze ktoś, kto widzi, to chce działać. Działać, żeby, ja wiem, walczyć o swoje, żeby świat był lepszy, żeby e, ludziom żyło się lepiej. Moim zdaniem, też naszym zdaniem, też tak duże wrażenie na niej zrobiła śmierć Stanisława Pijasa. W 1977 roku umarł Pijas, Kor, kolportował ulotki na temat jego śmierci, sugerując, że była za to odpowiedzialna służba bezpieczeństwa. Te ulotki w Stoczni Gdańskiej były po prostu. Cenne jak złoto, przekazywano sobie z rąk do rąk te pojedyncze egzemplarze, pożyczano je sobie wręcz, później domagano się zwrotu. Wyjazd był rok starszy od, od Janusza tylko, także ja myślę, że dla niej ta jakaś, ta śmierć ją poruszyła. W tym samym czasie mniej więcej usłyszała w Radiu Wolna Europa y, o tym, że współpracownikiem KORU na wybrzeżu jest Bogdan Borusewicz i zaczęła szukać, tam podano jego adres i zaczęła szukać z nim kontaktu. I była zdziwiona, że to taki młody człowiek. Tak. Poznała całe to środowisko, bo Bogdan Borsowicz zabierał tych robotników. To była nieliczna grupa, powiedzmy sobie to od razu. To nie było jakoś tak, że to były wielkie związki zawodowe, które, z którym kimkolwiek się specjalnie liczył. To było kilkanaście osób, które spotykało się często w mieszkaniu Anny Walentynowicz na jakichś wykładach samokształceniowych związanych z historią, z grudniem 70 którzy dyskutowali o prawie pracy, o BHP, o konwencji międzynarodowej, które im daje do tego, czy tamtego prawo. Borusewicz ściągał takie osoby, jak Lech Kaczyński, który wtedy doktorant, chyba prawnik, opowiadał o prawie pracy, często pomagał im w różnych utarczkach z zakładem pracy, bo to się odbywało na zasadzie jakby pewnego legalizmu. Był tym bratem zaangażowanym w działalność opozycji? Tak. Był tym bratem, który, właściwie Lech Kaczyński bardzo ciepło jest tam wspominany na Wybrzeżu, przez wiele osób to był jakby szanowany człowiek naszej wybrzeżowej społeczności. Ale też Anna Walentynowicz poznała Jaska Kuronia, który od razu przypadł jej do gustu, który z jakąś swoją czarującą osobowością, umiejętnością rozmowy z takimi osobami jak Anna, ona czuła się w rozmowie z nim ważna, ciekawa, otwierała się przed nim jak to on, Później zdarzało się, jechał, przyjeżdżał na wybrzeże, to mieszkał u niej. To było to miejsce, w którym, w którym on się czuł mile widziany i ona go bardzo chętnie podejmowała. Jest się 1980 roku, Gdańsk. Annę Walentynowicz chyba zaskakuje fakt, że to ona jest bezpośrednim powodem, jej sytuacja życiowa zorganizowania strajku. No tak, tym bardziej, że strajk wybucha 14 sierpnia, a Anna Walentynowicz zostaje, dostaje informację o zwolnieniu z pracy 7 sierpnia i nic nie wskazuje na to, żeby w jej obronie ktokolwiek podniósł choćby rękę do góry, tak? Ona wraca do domu, jest, trochę czuje ulgę z powodu, tego powodu, że skończyły się już te utarczki, bo ona rzeczywiście była tam szykan bardzo szykanowana na terenie, przez stocznię za, za swoją działalność. I też przez wielu kolegów zwyczajnie nielubiana. Tak. Ale przez ten tydzień nie dzieje się nic. Anna nawet ma takie plany, że w sierpniu pojedzie na pielgrzymkę do Jasnej Góry i, i wtedy w ciągu tego tygodnia, to jest taki kluczowy tydzień w Polsce, przez Polskę już przetacza się fala strajków. KOR trochę czeka na to, co się wydarzy na Wybrzeżu, bo jest Stocznia Gdańska, która jest dużym, dużym zakładem pracy. Nadzieje na ruszenie stoczni wcale nie były takie wielkie. Właściwie to był taki przebły z Bohdana Bogdana Borusewicza który dostrzegł w, tej, w tym zwolnieniu Anny Walentynowicz z pracy taką szansę na poruszenie stoczniowców. Napisał ulotkę, w której przypomniał jej zasługi, przypomniał to, że um, ma trzy krzyże, odznaczona, ciężko pracująca robotnica, która chorowała, której brakowało pięć miesięcy do emerytury i za to, że upomina się o prawa, robotników, została z tej pracy zwolniona. I do... te ulotki są rozdawane w kolejce podmiejskiej, tak. stoczniowcy dojeżdżający do pracy czytają z bohaterki, wtedy już tak, Annę Walentynowicz tak. przedstawiano, i nagle no i... się zaczyna. No I nagle się zaczyna. No mówię, grunt był taki podminowany, podwyżki cen ży żywności ogólnie w Polsce te, tą taką sytuację protestacyjną wzmogły, ale stoczniowcom tym najważniejszym stoczniowcom, to było trochę za mało. Oni dobrze tam wtedy zarabiali. Tak? potrzebowali jeszcze takiego alibi moralnego, i to razem z tymi dwoma postulatami oni wystąpili przywrócenie Anny Valentynowicz do pracy oraz podwyżki wyrównującej ceny, które się zmieniły, natchnęły ich do takiego zatrzymania się. No, opisujemy dość precyzyjnie rozpoczęcie strajku, opisujemy jego przebieg. Staliśmy się otworzyć to jak najwierniej. Chciałbym, byśmy teraz chwilę porozmawiali o stosunkach między Anną Walentynowicz a Lechem Wałęsą, które do ostatnich dni życia pani Anny były napięte. Ale na początku, o czym piszecie, to była ogromna fascynacja. Ona była zafascynowana tym robotnikiem, elektrykiem Lechem Wałęsą przez być może tylko pierwsze miesiące, ale jednak odwiedzała ich, została matką chrzestną Magdy Wałęsówny. Na początku wydawało się, że to będzie przyjaźń na całe życie. On był i tu mówimy jeszcze przed sierpniem, jej kolegą z organizacji związkowej, tej, w której te kilka osób walczyło przeciwko całemu światu wtedy, tak? Kilka osób, które prześladowane przez milicję, prześladowane przez SB. Ona się w takim środowisku Dobrze czuła. Ona pomagała innym. Pomagała Lechowi, który stracił pracę, organizowała dla niego paczki, zaprzyjaźniła się z jego żoną w jakiś sposób. Te dzieci no, była chrzestną oraz także kolejna córka urodzona w sierpniu, tuż przed strajkami, otrzymała na imię Anna. To również było jakby na cześć Anny Walentynowicz. Więc te relacje były bardzo dobre. Popsuły się można powiedzieć stopniowo, ale zaczęły się psuć od momentu, kiedy oni osiągnęli sukces. Kiedy te kilka osób nieznane wyszło z domu, rozpoczęło strajk i wróciło dwa tygodnie później, jak, jak Beatlesi. Wszyscy ich znali, wszyscy ich podziwiali, a najbardziej Lecha. I jak zwykle bywa, czasami sukces też jest trudny dla niektórych ludzi. I tam zaczęły się między nimi pewne niesnaski, pewnie jakaś zawiść. Lech okazał się człowiekiem, który bardzo uwierzył w siebie i w swoją mądrość, choć był wspaniały. On był w sierpniu wspaniały, to nie ulega wątpliwości, ale jednocześnie tym ludziom, którzy go znali przedtem, jako Kolegę z dzielnicy, z, z robotnika, y, który czasami miał rację, czasami nie, to wydawało się dziwne, że on się raptem tak zachowuje. Dodajmy jeszcze, że w Waszej książce, chociaż to jest opowieść o życiu Anny Walentynowicz, mamy bardzo przejrzyście podaną opowieść o tym, jak Lech Wałęsa współpracował przez krótki czas z bezpieką. Mówię o tym dlatego i dlatego o tym piszecie, że potem jest to jeden z tych powodów, dla których Anna Walentynowicz zaczęła Lecha Wałęsę krytykować. Te pierwsze oznaki niesnasek, o których mówiłeś, to jest czas karnawału Solidarności. Anna Walentynowicz jeździ po Polsce już wtedy o Lechu Wałęsie nie wyraża się w sposób najlepszy. Tak, bo dla mnie było zaskakujące to, że tak jak ta historia strajku w Stoczni Gdańskiej z przykładem Takiej niebywałej po prostu solidarności, budowania więzi, zrobienia razem czegoś, czegoś wspaniałego, to. Konflikt między tymi ludźmi, którzy tak pięknie ze sobą współpracowali i, i doprowadzili do tak niebywałego wydarzenia jak podpisanie porozumień i zgoda władz komunistycznych na powstanie wolnych związków zawodowych, to konflikty między nimi zaczęły się zaraz po wyjściu ze stoczni, w pierwszych dniach września 80 roku. I tutaj oczywiście pewną rolę grały właśnie te cechy osobowościowe, pewną rolę grało to, że oni jakby no poczuli się, ta grupa działaczy z WZZ-ów poczuła się trochę odsunięta, te podziały polityczne były trochę, trochę inne w tamtym czasie, bo Anna trzymała się przecież z Bogdanem Borusewiczem, Gwiazdami, ale i z Jackim Koroniem. To była ta grupa korowska. Tak? Lech Wałęsa miał doradców swoich: Tadeusza Mozowickiego, Geremka, Prymasa Wyszyńskiego, i te, ta, ta droga ich polityczna się trochę zaczęła też rozchodzić. Tak jak mówiłeś o tej fascynacji Anny wcześniej Lechem Wałęsą, ja bym nie nazwała tego fascynacją, bo ona jednak fascynowała się osobami, które były od niej mądrzejsze, miały wykształcenie i pewien taki prestiż społeczny, inteligencki. Czyli na przykład dla niej wzorami był Andrzej Gwiazda, Jacek Kuroń, Bogdan Borusewicz też do pewnego stopnia. A Lechu był robotnikiem tak jak on. I oni wyszli z tej stoczni i on nagle jest gwiazdą, celebrytą, a oni wszyscy są... Są mniej znani niż on, tak? I, I to też miało pewne znaczenie. Ona nie bała się mu wypalić prosto z mostu tego, co o nim myśli. Więc ja mówiłam mu publicznie, że jak nie przestanie a. tego spoliczkuje, na przykład. A, a w tym wszystkim jeszcze dużą rolę, istotną rolę, do pewnego stopnia udało nam się to pokazać, odegrały intrygi, które tworzyła, snuła służba bezpieczeństwa. Bo od pierwszego dnia po zakończeniu strajków tajna. Policja polityczna zajmowała się zniszczeniem tego związku, zniszczeniem tego środowiska. Czy oni mieli tego świadomość, czy nie? Nie do końca, nie do końca. Czasami czasami tak. Bo ale, piszecie o kobiecie, która rozgrywała Wałęsę ta, i, i Walentynowicz, tak. i to w bardzo zmyślny sposób. Tak, no podsuwała różne, no jakby zdając sobie sprawę z tego, że Anna Walentynowicz ma. Pewną obsesję na punkcie uczciwości, to podsuwała jej dokumenty związane z tym, że Wałęsa obiecał, że da jakieś pieniądze na panoramę rasłowiecką, na, na odnowienie, a ich nie dał. i Lech Wałęsa obiecał, że przeznaczy nagrodę otrzymaną od związków zawodowych ze Szwecji na odnowienie panoramy rasławickiej. tych pieniędzy nie przekazał, co. Esbecja sprawdziła i opublikowała w prasie, podsunęła to Annie. On tłumaczył, że nie pojechał po tę nagrodę, więc przepadła. Tak, a on. Potem no, żeśmy go zapytali w końcu po latach o to i on wytłumaczył, że on nigdy tej nagrody nie odebrał, w związku z tym pieniędzy nie przekazał. Znaczy, takich rzeczy było więcej. Myśmy nawet znaleźli agentkę, której jedynym zadaniem było skłócanie ich ze sobą. Przez pół roku. Oni płacili jej pensję, pozwolili zrezygnować z normalnej pracy i jej pracą było skłócanie ich ze sobą. I co mówi dzisiaj? Ma jakieś refleksje na ten temat? No to było dość niesamowite spotkanie, bo to trzeba by krótko opowiedzieć o drodze życiowej tej pani, bo ona w latach 80. rzeczywiście była tajną współpracowniczką służby bezpieczeństwa na wybrzeżu. Kursowała właśnie między Lechem Wałęsą, Gwiazdami, Anno Walentynowicz później także Morawieckim była malarką i no a po latach kiedy ją odnaleźliśmy z dość dużym trudem bo podejrzewaliśmy jak ma na nazwisko kiedy podawaliśmy to nazwisko osobom z opozycji ówczesnej to nikt jej kompletnie nie kojarzył odnaleźliśmy ją mieszkającą w schronisku dla bezdomnych schorowaną w zasadzie u schyłku życia oczekiwaliśmy kiedy ją skonfrontowaliśmy z tą naszą wiedzą na temat tego że wiemy że ona była tajną współpracowniczką oczekiwaliśmy jakiejś takiej spowiedzi i skruchy, i opowieści o tym, że właśnie jak bardzo ją do tego przymuszano, do tych, do, do, do tych, do tych zadań, do tego, że właśnie działała na szkodę opozycji. A ona się tak na nas patrzyła, pokiwała z politowaniem głową i powiedziała, wy nic nie rozumiecie, to były najlepsze lata mojego życia. No tak, to nas mhm. zbiło z nóg, bo... Ale też pokazujemy, żeśmy próbowali dotrzeć do, do różnych osób, które były po różnych stronach barykady Delikatnie mówiąc i popatrzeć co się z nimi dzieje, jaki jest ich punkt widzenia i takie postawy też były. Były postawy osoby, osób szantażowanych. Lech Wałęsa był szantażowany, do, został szantażem zmuszony do współpracy, choć opisujemy to bez litości, cały, cały ten okres, w którym był w ewidencji jako tajny współpracownik. Ale chyba się tego wstydził potem. Wstydził, wyparł? To jest, to jest, to jest pytanie. Nie? Ja myślę, że, że... Bo Lech Wałęsa z jednej strony wszystko opowiedział, z drugiej strony nic nie opowiedział. Czasami mówi, że, czy mówi, czy w książce napisał, że nie wyszedłem z tego zupełnie czysty, coś tam podpisałem, ale wszystkiego nie mówi. Wbrew pozorom, najlepszym przyjacielem Lecha Wałęsy jest teczka, która została odnaleziona u Kiszczaka. Wbrew pozorom ta teczka, która z początku, jakżeśmy ją przeczytali, to było jak uderzenie w brzuch trochę. Bo to było przykre, bo to taka anatomia brudnej, esbeckiej roboty, niszczenia człowieka, zmuszania go do czegoś, człowieka, której my, my też mamy takie poczucie, że, że może zrobił i powiedział jakieś słowa za dużo. To jest możliwe, trudno powiedzieć. Z drugiej strony jest to teczka, którą przypomnę. Szef tajnej policji sobie schował na czarną godzinę, czyli prawdziwa. Ja wiem, że to jest prawdziwa teczka, niezależnie od tego, co Lech sam mówi. Teczka pokazuje, że on do tej współpracy został zmuszony, oraz pokazuje, i to jest fajne, pokazuje, że jego ostatni donos napisał na samego siebie. I po tym donosie został wyrzucony i ze zbecji, i ze stoczni. I potem przyszli do niego zbecy po raz kolejny, chcieli, żeby odnowić z nim współpracę, i on odmówił. I to wszystko jest. W prawdziwych papierach, które odnalezionych w szafie Kiszczaka. Które dodajmy jego żona chciała sprzedać za 80 tysięcy złotych. Jedno chyba trzeba powiedzieć wprost: Anna Walentynowicz nie dała się zaszantażować. Nie współpracowała z SB. A teraz posłuchajmy drugiego fragmentu tej książki, który przeczyta Dorothea Kasi. To najlepszy tekst, jaki napisałam, myśli Anna. Jeszcze raz przepisuję go na czysto i jedzie do Sopotu. W bloku przy ulicy 23 marca tuż przy lesie mieszka Bogdan Borusewicz. Walentynowicz wręcza mu kartki. Borusewicz gestem przypomina jej o podsłuchu. – Chodźmy na spacer – mówi. W bloku obok służba bezpieczeństwa wynajęła mieszkanie. Stamtąd SBcy prowadzą podsłuch, w pobliżu czeka też ekipa obserwacyjna. Gdy Borusewicz chce im się urwać, idzie do lasu. W ten sposób zgubił ogon, gdy prowadził Jacka Kuronia i jego żonę Gajkę na spotkanie z robotnikami. Funkcjonariusze nadążali za nimi przez dwie godziny, ale w końcu stracili ich z oczu. Kuroniom błądzenie po lesie nawet się podobało. Przypominało im czasy harcerstwa. Tajne spotkanie miało się odbyć w mieszkaniu teściowej Anny Walentynowicz na Przymorzu. SB o tym wiedziała. Zatrzymało 17 osób, które się tam wybierały. Chociaż Kuron dotarł na czas, nie miał do kogo przemawiać. Z tego był już mniej zadowolony. Każde wyjście Borusewicza to dla prowadzących obserwacje nerwowy moment. Anna widzi, jak z klatki obok wyłania się dwóch młodych mężczyzn, patrzą na nich w napięciu. Gdy Borusewicz chce się ich szybko pozbyć, biegnie sprintem do lasu. Zwykle gubi ogon po paru minutach, bo ścieżka pnie się stromo pod górę. Dlatego od pewnego czasu dyżury pełnią tutaj tylko młodsi wiekiem oficerowie. To też nie zawsze pomaga. Zimą doszło do wypadku. Jeden z funkcjonariuszy, goniąc Borusewicza, potężnie wyrżnął na lodzie. Huk był taki, że ścigany zatrzymał się na moment i zastanawiał się, czy mu nie pomóc. Pobiegł dalej, kiedy zobaczył, że facet powoli gramoli się z ziemi. Tym razem idą z Anną do lasu spokojnym krokiem. Był u nas w stoczni Gierek, wszystko opisałam, jaką oni mu imprezę zrobili. Stołówkę wyremontowali, farbą plakatową trawę na zielono malowali. Jedzenie z najlepszych restauracji w kontenerze przyjechało, opowiada Walentynowicz. Wiadomo co jedli? Wszystko mam, nawet ilu kelnerów było i co pili. Specjalne meble i porcelanę z chodzieży im przywieźli. Dach polewali wodą, żeby w środku było chłodniej. Z milion złotych to kosztowało, bo przyszli tam wszyscy partyjni z żonami. Może uda mi się to do Warszawy posłać, do październikowego numeru robotnika. Dajemy pani nazwisko? Oczywiście. Annie serce bije mocno z radości. Jeszcze nigdy jej tekst nie był drukowany w warszawskim robotniku. Zawsze pisała tylko do robotnika Wybrzeża. Pani, niech idzie prosto. Ja skręcę za tymi krzakami i zgubię chłopaków. Borusewicz uważa, że Anna pisze za rozwlekle, ale ten tekst redaguje się łatwo. Dwunastu kucharzy, czternaście kelnerek, kontener z jedzeniem, porcelana, antrykot, węgosz, kawior, lody kasate, koniak, trzystu pięćdziesięciu działaczy z żonami. Izmo Gierka. Idziemy razem już dziesięć lat, każdy musi przyznać, że bilans tych lat jest pozytywny. Bach, bach, bach. Korkowiec. Podpis. Anna Walentynowicz, Sównicowa Wydział W2. Jeszcze tylko tytuł. Szczera dyskusja nad Antrykotem. Teraz trzeba to wysłać do redakcji w Warszawie. Jednym z kurierów jest Lech Kaczyński, może akurat będzie jechał. Artykuł nie jest długi, w sam raz dla niego. Nigdy u niego nic nie znajdą, ma na to prosty sposób. Przewożonych tekstów uczy się na pamięć. W październiku 1979 roku, gdy przyjeżdża nowy numer robotnika, Anna widzi swój artykuł na trzeciej stronie. Jest dumna. Sama rozdaje na wydziale chyba spółnakładu, nakładu. Koledzy chwalą. Dobrze im dokopałaś. Robotnicy nie lubią, gdy władza na ich oczach obżera się kawiorem. Magda Wałęsa przychodzi na świat w 1979 roku. Uradowany Lech ściska Annę i prosi, by została matką chrzestną. Ona będzie zakonnicą, zapewnia. Annie podoba się ta rodzina. Co wieczór wszyscy modlą się przed obrazem Matki Boskiej w dużym pokoju. Klęczą w kolejności, w której się urodzili. Najpierw Bogdan, rocznik 1970 dziecko grudnia. Sławek 1970 trafił akurat na nowe mieszkanie na stogach. Przemek 1974-30 PRL. Jarek, rocznik 1976. Ojce wywalają ze stoczni. Magda jest piątym dzieckiem i pierwszą dziewczynką. W czasie wieczornej modlitwy rodzice klęczą za chłopakami, a córkę trzymają na rękach. Anna lubi na nich patrzeć, gdy jest z wizytą. Przypomina się jej dzieciństwo na Wołyniu: Gratuluję, Lechu. A kto będzie chrzestnym? pyta. Bogdan Borusewicz się zgodził. Będzie teraz moim kumem. Nie ma wątpliwości, że Magda to dziecko wolnych związków zawodowych. Termin ceremonii trzeba przekładać dwa razy: raz z powodu aresztowania Anny, drugi raz Bogdana. Przed rocznicą grudnia w 1979 roku Wałęsa wpada na pomost, by w wózku Magdy przewozić ulotki. Razem lądują na komisariacie. Walentynowicz jest pierwsza do pomocy rodzinie, gdy Lech przez swoją działalność traci pracę. Zbiera dla wałęsów pieniądze, organizuje paczki. Magda nie wstąpi do zakonu, ale skończy teologię i zostanie katechetką. Lechowi urodzi się jeszcze troje dzieci same córki. Jesienią 1979 roku opozycja na wybrzeżu kwitnie. Na tajne spotkania przychodzi coraz więcej ludzi. Wielu z nich znika po jednym albo dwóch zebraniach. Z reguły SB przeprowadza z nimi rozmowę ostrzegawczą, załatwia wyrzucenie z pracy albo pozbawia służbowego pokoju. Ale Borusewicz ma już grupę, na którą może liczyć i która go odciąża. Tajniacy mają więcej ludzi do pilnowania, łatwiej coś zorganizować. Walentynowicz, Wałęsa, Gwiazdowi i cała redakcja Robotnika Wybrzeża nie boją się działać, byle rewizja ich nie przestraszy. Wolne związki zawodowe zaczynają być zauważane. Mają swoje pismo, mówi o nich Wolna Europa. Na Wybrzeżu liczy się jeszcze jedna opozycyjna grupa. To inteligenci związani z Aleksandrem Halem. W lipcu 1979 roku zakładają Ruch Młodej Polski, wydają nielegalne pismo Bratniak. Borusewicz z Halem dobrze się dogadują, pomagają sobie w kolportażu i druku. WZZ działają wśród robotników, RMP to propozycja dla studentów. Wyklarował się też podział zadań, jeśli chodzi o rocznicowe manifestacje na ulicach. Hal i jego ludzie zajmują się organizacją zakazanego przez władze święta odzyskania niepodległości 11 listopada, a Borusewicz ze swoimi obchodów grudnia 70. Przygotowują wieńce, kwiaty, przemówienia, na demonstracje ściągają ludzi ze wszystkich środowisk. Ostatnio Hall zaczął organizować też pikiety z okazji święta 3 maja. Borusewicz uważa, że to już za dużo. Przed każdą taką rocznicą SB pod byle pretekstem wsadza kogoś się da na 48 godzin. Trzeba ukrywać się już kilka dni wcześniej, a i to nie zawsze pomaga. Walentynowicz Anna Szukaraju, książka Doroty Karasi i Marka Sterlingowa, dzisiaj temat rozmowy w Radiu Książki. Po 89 roku, kiedy zaczęła się Nowa Polska, i wszedł na ścieżkę transformacji, Anna Walentynowicz czuła się zdradzona, zapomniana? Anna Walentynowicz bojkotowała wybory w 1989 roku. Ten bojkot wziął się z, z tego, że ona nie akceptowała tej drogi, którą obrał Lech Wałęsa i to duża część środowiska opozycji. Czyli, czyli w Magdalence. Tak, czyli rozmowy z Kiszczakiem, spotkania w Magdalence i później, później okrągły, okrągły stół. Część tego środowiska, które reprezentowała również Anna, uznała, że to jest zdrada. Ale w zasadzie to było znaczeniowo i liczebnie duża mniejsza część. Większa część poszła z Wałęsą do tych rozmów. Każdy może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to dobrze, czy to źle, że oni rozmawiali. Czy to dobrze, czy źle, że doszło do okrągłego stołu. Czy to dobrze, czy źle, że w Polsce nie było wojny domowej. Bo ta druga część, mam wrażenie, że nie chciała żadnych kompromisów, tak? Również Anna Walentynowicz. Oni nie tylko, mam takie wrażenie, że oni chcieli wygrać powstanie. Tego powstania nie było. I całe szczęście, ja uważam. Mi się polska transformacja bardzo podoba. Podoba mi się. Mimo jest wszystko. To, jest to, nie ma drugiego przykładu na świecie. Zmiany reżimu, zmiany władzy, dojścia od dyktatury do demokracji bo mamy dzisiaj demokrację. Ale historią Anny też staraliśmy się właśnie pokazać tę część społeczeństwa, która po pierwsze nie była zadowolona z transformacji i jakby z jej politycznego wymiaru i z wymiaru ekonomicznego. Tak? No bo Anna po, po latach działalności opozycyjnej, kilku lat spędzonych w więzieniach, w ośrodku internowania, po roku 1989 y, musiała wrócić do pracy w stoczni po to, żeby dorobić sobie jeden rok pracy, żeby dostać trochę wyższą emeryturę. No, oczywiście nie głodowała, tak? nie, nie została na, y, na bruku, y, nie była pozbawiona środków do życia, ale jej sytuacja z całą pewnością była ciężka. Jakby ja rozumiem takie rozgoryczenie, że oto no, osoba, która rzeczywiście nadstawiała karku i wykazywała się dużą odwagą, nagle nie ma nic z tego, co się, co się wydarzyło w Polsce. Wręcz musi, znowu, znowu takie w czasach PRL-u, walczyć o swoje, tak? czyli wysyłać pisma do, do stoczni czy do ZUS-u, ZUS o to, żeby zaliczyli lata pracy, o to, żeby podwyższyli grupę i dostała więcej pieniędzy. Wołensa, kiedy został prezydentem, do niej zadzwonił i proponował jej jakieś stanowisko w MSZ-cie, ale mówiąc delikatnie, go ofukała. No, ja się wcale nie dziwię z jednej strony, tak, bo to była chyba Bałęsa został prezydentem. Człowiek, z którym się spierała o różne rzeczy, ona i jej środowisko, e, triumfuje. Tak? On z kolei był w sytuacji, to wcale ja myślę, że to był szczery, szczery telefon, nie tylko, bo on dzwonił nie tylko do niej, dzwonił również do Andrzeja Gwiazdy. On potrzebował, on chciał wsparcia, on chciał ludzi. Korgo opuścił wtedy: Adam Michnik i Kuroń Mazowiecki po wyborach. Wbrew pozorom, to oni go opuścili i sprzeciwiali się, czy sprzeciwili? byli krytyczni wobec jego prezydentury. Prezydentury, którą na początku wspierał. Jarosław Kaczyński, dzisiejszy główny przeciwnik Lecha Wałęsy, co jest absurdem, nie? Tak książka to... przypomina zresztą o tym, że to między innymi właśnie bracia Kaczyńscy byli jednymi z tych, którzy proponowali Wałęsie, żeby w kampanii głosił, że rozda każdemu 100 milionów. Tak, tak, no oni, oni byli no jakby jego zapleczem politycznym. Wtedy, kiedy on te wybory wygrywał i na początku prezydentury. Potem się pokłócili no i raptem wtedy sobie bracia Kaczyńscy czy Jarosław, przynajmniej, i, 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 i paru innych, i Wyszkowski, przypomnieli, że. Ale zaraz, zaraz on był agentem. Oni wiedzieli to wszystko już wcześniej. Wydaje mi się, że um, oni traktowali tą agenturalność Lecha Wałęsy jako pałkę na niego, polityczny argument w bieżących sporach politycznych, które, które potem trwały. W 2005 roku prezydentem Polski został profesor Lech Kaczyński, i wtedy sytuacja Anny Valentynowicz. Uległa zmianie. Przyjęła najwyższe odznaczenie państwowe, czyli Oła Białego. Na początku się wahała, ale jednak to zrobiła. I wróciła. Na jej cześć urządzano spotkania przyjęcia w Pałacu Prezydenckim. Stała się jedną z ikon wolnej Polski, czyli kimś takim, kim zawsze chciała być. No tak, to dobrze, że zaznaczyłeś, że ona jakby wahała się, czy przyjąć tego orła białego, bo nas to też zaskoczyło, że kiedy nadeszła taka informacja z kancelarii prezydenta o właśnie o przyznanym mi odznaczeniu, ona miała duże wątpliwości. Rodziła się przyjaciół, czy powinna czy powinna to odznaczenie przyjąć. Czyli jakby nieufność do, do, w ogóle do wszelkich środowisk politycznych była w tamtym czasie jeszcze, jeszcze bardzo duża. Ale tak, na te ostatnie pięć lat życia, no, została przygarnięta, tak? Przez Kaczyńskiego i przez PiS. No jakby Lech Kaczyński jako prezydent, on tu absolutnie wydaje mi się, że to była mądra rzecz, a mianowicie on zaczął stosować politykę orderową, czyli starał się wyszukać jak najwięcej osób zasłużonych w tych latach osiemdziesiątych i można trochę wcześniej dla Polski i je oznaczyć i Anna była wśród nich I, i honorować te osoby. To, to w tym nie ma nic, absolutnie nic złego, nie. nie. myślę, że to, to, było, to było dobre w tej jego prezydenturze i być może zabrakło tego w poprzednich prezydenturach, ale może wtedy nie było czasu, tak? czy to nie był jeszcze odpowiedni moment. Myślę też, że no pytanie czy Lech Wałęsa by ją odznaczył, a potem 10 lat prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego, niekoniecznie zapewne wtedy na pewno by nie przyjęła odznaczenia. No właśnie, no więc, więc to, to wszystko zagrało. Poza tym jest też taka rzecz, nie, którą jakby wiemy i która właściwie jest przyjemna. Przyjemne jest to, że Anna Walentynowicz ostatnie lata swojego życia właściwie była zadowolona z tego, co się dzieje. I druga rzecz przykra. A mianowicie, że Anna Walentynowicz, która od połowy lat 90. wiedziała, że ma rodzinę na Ukrainie, bała się nam Polakom o tym opowiedzieć. Czuła, że nie powinna tego robić. Dlaczego, to źle waszym zdaniem, dlaczego waszym zdaniem tak było? Mam ładną klamę tej rozmowy. Od tego zaczęliśmy mm. i do tego doszliśmy, ale rozumiem, że osoby, o których mówiłeś, Marku, czyli wyznające poglądy nacjonalistyczne. Być może teraz odsunęły się od wspomnień o Annie Walentynowicz, bo im to nie pasuje do narracji, którą prowadzą. Ale dlaczego, waszym zdaniem, ona nie chciała tego powiedzieć? Mi się wydaje, że, że jej smutna ocena nas jako społeczeństwa, jako całości. To znaczy, musiała jednak być przekonana, że w jakiś sposób nie zostanie to zrozumiane, że jej brat był członkiem UPA, że nie zostanie to właściwie zrozumiane, że ona jest pochodzenia ukraińskiego. Czyli Jakoś... stała się zakładniczką historii tak naprawdę. Tak. W moich oczach ona nic nie straciła, tak? I to nie jest jej, jej wina czy zasługa, że jej brat był w tej czy w innej organizacji. Pokazuje złożoność losów różnych rodzin. Natomiast w czyich oczach jednak musiała czuć jej to może zaszkodzić. I może ci ludzie dzisiaj powinni sobie spojrzeć w lustro, zamiast mieć pretensje do innych. Gdybyście mieli jednym słowem określić to, jaka była Anna Walentynowicz. Ja bym to określiła słowem nadaktywna, ale bez takiego pejoratywnego zabarwienia, tak? No bo jeżeli spojrzymy na całe jej życie, to po prostu ona wszędzie. Ciągle gdzieś o coś walczyła, albo o jakieś prawa pracownicze, albo o poprawę swojego losu, albo o mnóstwo rzeczy, do samego końca. Bo ja pamiętam, że mi to uderzyło, kiedy opisywaliśmy te lata już 2000, i kiedy sobie uświadomiłam, że ona, mając te 70-80 lat, to ciągle podróżowała po świecie, miała jakieś projekty, brała udział w tych pracach swojej fundacji w trosce o dom ojczysty, które tak naprawdę. Po latach, jak, jak przyglądaliśmy te sprawozdania, to, to przypominało tę dawną działalność związkową i w Solidarności, a przed solidarnością w stoczni, sprawozdania, spotkania, komisje, organizacje, zaproszenia, itd. tak dalej, i To cechuje i ja myślę, że to właśnie ta, taka, jej, taka życiowa nadaktywność no, spowodowała to, że ona była albo świadkiem, albo bohaterką tych najważniejszych wydarzeń w historii Polski. Dla mnie. Kluczem jest słowo upór. Była uparta. Uporem można dużo osiągnąć. Dobrego, pewnie i złego również, nie? Ale upór czasami jest ważniejszy niż zdolności. Upór jest czasami ważniejszy niż szczęście. Mam na myśli totolotka, nie? Mi się wydaje, że nam też było ciężko, jak pisaliśmy tę książkę. Trzy lata i próbowaliśmy to wszystko zrozumieć. Czasami się i spieraliśmy ze sobą i z ludźmi nawzajem, przekonywaliśmy do tego, żeby z nami rozmawiali itd. i tak dalej. I właściwie dzięki uporowi, czyli trzech latach pracy konsekwentnej pod dyrekcją Doroty. To trzeba śmiało tutaj podkreślić, udało nam się to skończyć. I Anna Walentynowicz była uparta. A ja myślę, że odważna. Co nie jest taką częstą cechą? Też, też. Ale też bym chciał zauważyć jedną rzecz, że ją to, ta odwaga też kosztowała, tak? Czyli to nie było tak, że to była ślepa odwaga, ona przeżywała te wszystkie rzeczy. W pewnym momencie leczyła się w poradni zdrowia psychicznego, zdiagnozowano u niej nerwicę. To nie brało się z niczego, ona była odważna i to nie była łatwa, tania odwaga osoby ślepej, nie znającej sobie sprawy zupełnie z tego, co się dzieje. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dorota Karasi, Marek Sterlingow byli gośćmi Radia Książki, Walentynowicz, Anna Szukaraju. Opowieść o kobiecie, która jest legendą Solidarności i bez której być może, a w zasadzie na pewno Polska wyglądałaby zupełnie inaczej. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia. Radio Książki. Rozmowy o literaturze. Dorota Karaś i Marek Sterlingow w Radiu Książki, podcaście, który przygotowujemy wspólnie, Wyborcza.pl, Książki, magazyn do czytania i Audioteka. Kolejne rozmowy za tydzień w weekend w 8.10. Za dziś dziękuję, Michał Nogaś. 8